Nazywam się Maciej Koper, prowadzę portal przeznaczeni.pl, buduję w tej chwili globalną platformę dla Kościoła katolickiego, benedeo.com, robię duże innowacyjne projekty skierowane do katolików. Mam dużo doświadczenia w nowych mediach, w technologii i w marketingu i jestem na szkoleniu MOC już drugi raz. A może dlaczego drugi raz? No bo wszyscy opowiadają, dlaczego pierwszy raz. Dlatego, że dr Wu w bardzo jasny sposób łamie te schematy. Całe to szkolenie i te trzy dni są fenomenalnym doświadczeniem, ponieważ case po case, na przykładzie dużych marek, uczymy się, w jaki sposób trzeba myśleć out of box. Nawet jeśli myślenie out of box masz we krwi, bo prowadzisz swój biznes od lat, to tu wyjdziesz o wiele dalej niż jest twoja strefa komfortu czy twoje schematy. Fenomenalną rzeczą, której się na przykład ja uczę, to jest to, jak zaplanować całą swoją organizację i cały swój biznes i cały swój projekt dzisiaj na 7 lat do przodu, albo może inaczej, 7 lat do przodu, cofając się do dzisiaj. Byłem pół roku temu na tym kursie i tak naprawdę przez te pół roku wiele rzeczy zapominasz. Będąc drugi raz na kursie, uczysz się nowych rzeczy. Uczysz się tego, w jaki sposób myśleć totalnie out of box. Uczysz się tego, jakie fajne schematy na budowanie organizacji, na budowanie niezależności finansowej mają ludzie z innej części świata. Uczysz się tego, w jaki sposób przygotować swoją organizację do dużego finansowania. Uczysz się tego, jak zatrudniać zespół, jak budować zespół, żeby być jak najbardziej niezależny od swojego biznesu, ale też bardzo prostych rzeczy, jak obliczyć rentowność swojego biznesu codzienną i czy nie popełniamy błędów. To w pewien sposób bardzo łatwo schematy, których uczysz się na MOC, pokazują Ci, jak zarządzać Twoim biznesem, ale w sposób realny i w sposób, który daje Ci przełożenie i dużą dźwignię na przyszłość. Z drugiej strony pokazują Ci, jakie błędy popełniasz codziennie i jakich możesz uniknąć w swoim myśleniu, w swoim działaniu, w swoim szacowaniu kosztów albo przychodów swojej firmy. MOC poleciłbym tym wszystkim, którzy chcą osiągnąć niezależność finansową, tym wszystkim, którzy zmagają się ze swoją codziennością samozatrudnionego, a chcą być biznesmenami najwyższej klasy. Zapraszam do tej przygody, polecam, do zobaczenia na szczycie.